co myśmy narobili. Tym razem naprawdę żeśmy narozrabiali. Który jest na nas wściekły. Nigdy go jeszcze w takim stanie nie widziałem. Powiedział, że nie jesteśmy żadnymi wojownikami, tylko bandą patałachów. Powiedział, że mam głupią bliznę i że mi zszedł mu z oczu. Co ja zrobię, że nie miałem czerwonej kredki? Wydawało mi się, że wygląda to groźnie, no. Wiesz, jak mnie nazwał w ogóle? Powiedział, że jestem wieśmin. I że bym się wynosił. Ten razem jest naprawdę zdenerwowany. Powiedział, że jestem wieśmin. 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 Wiesz, co powiedział? Że jeżeli nie oczyścimy z lochów jego starej fortecy, to rzuci nas rybką na pożarcie. A wiesz, w czym jest problem? W tej fortecy ponoć naprawdę przyczaiło się zło. Myślisz, że damy radę? Możliwe. Ten miecz tylko tak wygląda groźnie, wiesz, tak naprawdę to nigdy go nie używałem. Wisiał mnie na ścianie, zawsze. Jesteś ze mną? A przecież mnie nie zostawisz w tej chwili. Ciężkiej. Nie. No dobra. Spakuj kanapki. Idziemy. I tym sposobem barbarzyńca Conan oraz wielebny Tadeo udali się do dawnej fortecy króla i zstąpili do mrocznych podziemi. Dobra, Józefiusz, wchodzimy. Jest tu chyba spokojnie. Nic nie widzę. O nie! To żul Mieczysław! Będzie chciał wysępić od nas ostatnie pieniądze. Niedoczekanie! Musimy go pokonać! Dobrze, Conan! Bingo! Wybierz kość! Niemiec, kość! 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 Pamiętaj, musi się przynajmniej raz odbić od stołu! Dobrze, wyceluj! Aaaa! Nie! W tym momencie podły żul wyprowadził cios, trafił prosto w nos Conana, zadając mu jedno obrażenie. Lety Conan, czy ja zawsze muszę coś wszystko robić za ciebie? Conan, byłbym wdzięczny, jakbyś mi pomógł! A masz, żulu! Tak jest! Jeba. Leczę cię! To jest moja umiejętność. Eusebiusz, popraw się! Tak! Jest! Ale go załatwiłeś! No to żulu, Mieczysławku, obyśmy się więcej nie zobaczyli. W porządku, Conan. Idziemy dalej. Którą ścieżkę wybieramy? Lewo czy prawo? Prawo? No dobra, zobaczymy co tam będzie. Na matkę naszego kochanego króla! Toż to miś Piąchatek! Miś Piąchatek nie był najsprytniejszym ze wszystkich misiów, ale żelazny uścisk jego ramion potrafił zrobić krzywdę niejednemu śmiałkowi. Aby go pokonać, bohaterowie musieli się wysilić i wyprowadzać specjalne ciosy. Słuchaj, Conan, jesteśmy lepsi niż myślałem! Zobacz, chyba wyzwoliliśmy tego kupca z ręki przebrzydłej jakiejś istoty. Zobaczymy, co dla nas ma. Niezwykle niszczące przedmioty, niestety w złodziejskich cenach. Mamy tu fartowny talizman, który pozwoli nam poprawić jeden kiepski rzut. To znaczy nie poprawić, no przyniesie nam szczęście przy walce. Mamy dmuchawkę, smoczy chuch. Która będzie wymagała od nas nieco wprawy, to trudna broń, ale za to będziemy mogli dać potężne obrażenia przeciwnikowi. Aj, to jest ciężko się operuje tą dmuchawką. Srogi pałasz nie jest może specjalnie finezyjny, za to skuteczny. Ach, myślisz, Conan, że byłbyś w stanie się tym posługiwać? Ci go kupię. Znaj moją dobroć. Nie tylko zbieram datki, ale potrafi też być hojny.
Ja to sobie jednak kupię tę taniutką tarczę. Ale wiesz, ja jestem słabego zdrowia. Lepiej, żebym był chroniony. Nie, mam zero pieniążków. Spokojnie! Zarobimy je dalej. Schodzimy do niższej części lochów. I odejmujemy mu 4. Tak, on zginie. On ma dwa życia. Mhm. Dwa życia, więc. Jedna moneta, tak? Dobra. Jesteśmy bogaci. Czujesz to, Eusebiusz? Ale smród! To trujący opary! Musimy je zdmuchnąć! Dobra. Nie, Somniak. O nie. Ciemno. Nic nie widać, no jak okiem wykol. Ale mój niezawodny słuch mówi mi... Tak, to na pewno to. Mamy do czynienia z żabcem. Żeby go pokonać, będziemy musieli skakać naprawdę wysoko. O nie. O nie. O nie. Nie wierzyłem. Dotarliśmy do sali, w której gnieździ się wielkie zło. Nie wiem, czy chcę je widzieć. A ty? Ja też nie. No ale musimy. Co tam jest? Konan! Musimy na nich użyć twojego miecza! Miecza przyjaźni! Tak! Jej, oczko! Siła współpracy! To ile mu zabieramy? To jest 3 plus, plus 2, czyli jeszcze zielona kość, czyli o, to 5 jest nawet, to jest 7 obrażeń aż. O nie. Rzucę w niego jeszcze czarem z mojego bajecznego pierścienia. Pyk. Kolejne obrażenia. Zdejmujemy. 13. Walnij go z pałasza! Załatwiłeś ich wszystkich jednym machnięciem! Nigdy czegoś takiego nie widziałem! Jeżeli kość trafi na sam środek tarczy, jednocześnie wypadnie na nim symbol umiejętności bohatera, oznacza to, że każdy, nawet najpotężniejszy potwór, został pokonany jednym potężnym, mocarnym ciosem.
Takich trzech jak nas dwóch to nie ma ani jednego, co? To była ciężka walka, ale wygraliśmy. I zarobiliśmy. I jeszcze! Wciśnijcie czerwony guzik tutaj i wciśnijcie czerwony guzik na kanale Mrażownia TV. Jeżeli interesują Was szczegółowe zasady gry Wojownicy Podziemi, chcielibyście się może coś o niej więcej dowiedzieć, link znajdziecie pod filmem. Do zobaczenia!